Witam Was serdecznie na moim kanale. Cieszę się, że mogę Was przywitać już po raz 11. Ponownie zapraszam Was do Czech na wideoreportaż Rowerowy Trip. Tym razem wybraliśmy się do Łomońca, historycznej stolicy Moraw. Nasz pobyt tradycyjnie składa się z dwóch wycieczek, gdzie w obydwu przypadkach naszą bazą wypadową był malowniczy pensjonat na obrzeżach Łomońca. Dobry standard, dobra kuchnia, dobre położenie to główne cechy tego miejsca. Jeśli ktoś by chciał skorzystać z naszej sprawdzonej miejscówki, to proszę zostawić odpowiedni komentarz. Wycieczki rowerowe po okolicy to jedno, ale będąc w Ołomuńcu warto wygospodarować sobie dodatkowy czas na zwiedzanie samego miasta, ponieważ Ołomuniec to miejsce, które ma to coś. Piękna starówka, gdzie czuć powiew przyszłości, a przy tym nie jest jakoś martwo, drętwo ani zaściankowo. Wręcz przeciwnie, jest nowocześnie, studencko, bo to miasto uniwersyteckie z tradycjami. Historyczna stolica Moraw jest miejscem mnóstwa ciekawych restauracji, barów, winiarni, piwiarni i różnych tego typu perełek ukrytych w wąskich uliczkach. Tutaj należy powiedzieć, że Łomuniec to duże miasto jak na warunki czeskie, które przed pandemią tętniło życie. Będąc tutaj trzeba pamiętać, aby spróbować lokalnego przysmaku, czyli łomuńskiego twarogu. W punkcie informacji turystycznej można bez problemu posłużyć się materiały w języku polskim, co na pewno pomoże nam w zwiedzaniu Łomuńca. Mam nadzieję, że jak pandemia się skończy, będziecie mogli odwiedzić to wyjątkowe miejsce, jakim było przed COVID-em. Pierwszego dnia pobytu w tych stronach postanowiliśmy wybrać się na wycieczkę do Litowel. Za główny cel naszej wycieczki obraliśmy sobie zwiedzanie starówki oraz lokalnego browaru, który jest bardzo dobrze znany w Czechach, jak i w Polsce. Tradycyjnie za wyznaczenie trasy wycieczki rowerowej była odpowiedzialna aplikacja Mapy 3. Trasa była bardzo przyjemna. Jak zwykle mogliśmy skorzystać z bardzo dobrej infrastruktury przeznaczonej dla rowerów. Wszystko przebiegało zgodnie z planem do momentu, gdy złapał nas deszcz. Na szczęście byliśmy na to przygotowani i wykorzystaliśmy drobne załamanie pogody do zrobienia sobie postoju. Niestety muszę z przykrością stwierdzić, że Litowel jako miasto delikatnie rozczarowuje. Zabytkowa część miasta jest dość mała i nie tak bogata architektonicznie jak ta w Łomuńcu. Myślałem, że wizyta w browarze Litowel osłodzi nam wycieczkę do tego miasta. Jeśli ktoś spodziewał się czegoś podobnego do browaru w Żywcu lub w Tychach, to niestety te miejsce wypada znacznie bladziej od poprzednich. Ale oczywiście można na miejscu zdegustować lokalne piwo w kilku odmianach w ogródku piwnym z małym barem. Po objechaniu Litowela z każdej możliwej strony wróciliśmy już inną trasą do Łomuńca, co spowodowało, że zrobiliśmy piękną 54-kilometrową pętlę przez inne malownicze czeskie miejscowości. Gdy dotarliśmy do naszej bazy wypadowej, udaliśmy się na posiłek i zwiedzanie Ołomuńca nocą. A o tym, gdzie pojechaliśmy następnego dnia, dowiecie się z kolejnego odcinka rowerowego tripu. Tradycyjnie przypominam, że jeśli ktoś jest zainteresowany jakimiś namiarami na nocleg, restaurację, to proszę zostawić odpowiedni komentarz pod filmikiem. Mam nadzieję, że spodobał Wam się film. Jeśli tak będzie, to zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz. Tymczasem zapraszam Was z największą przyjemnością na rowerowy trip numer 11. Trzymajcie się i może do zobaczenia gdzieś na rowerowym szlaku.